Witam wszystkich serdecznie. Zamykamy kolejną część roku. Dlatego chcę pokazać, co się tutaj działo, ile udało się wyprodukować, ile teoretycznie udało się zaoszczędzić i co się działo w instalacji. No, najwięcej się zmieniło, bo w piwnicy w końcu uruchomiłem grzałkę ze zbiornika. No i zmieniłem sobie nastawy na ryglu z przetwornicy. Przez co troszeczkę mamy niższe napięcia rozładowania, czyli głębiej rozładowujemy akumulator i też zmieniłem sobie czasy, o której przetwornica wstaje. No i widzimy, że zrobiliśmy 220 kW. No i tutaj mamy poprzednie miesiące. Ale najważniejsze, co mnie interesuje, że tak jak tu rośnie, to tutaj cały czas spadamy. Idealnie by było mieć zero, że pobiorę z sieci, ale jednak jeszcze nie dochodzimy do tego momentu. Jednak jeszcze coś pobieramy z sieci, ale sukcesywnie mam nadzieję, że ten dysbalans między poborem z sieci a produkcją własną będzie coraz bardziej wyrównany albo będzie na plus. Ale to właśnie zależy od instalacji, a u mnie instalacja nie działa przez cały dzień, działa przez większość dnia. Dlatego i tak z sieci mamy na razie więcej zjedzone niż z PV. Lepiej jakby tutaj nie było nic, czyli nie chodzi o to, żeby tutaj było jak najwięcej zjedzone z PV, tylko żeby tutaj było jak najmniej z sieci zjedzone. No ale mniejsza z tym, wychodzi pomału 50/50, więc spoczko. Podsumowanie, jakie jest na razie na 51, no prawie 52%. Przejadłem za energię jak w poprzednim roku. Cel jest, żeby przynajmniej ograniczyć o 30%. Tyle bym chciał. Czy się uda? Nie wiem, bo nie mam jeszcze zakupionego węgla do końca. Więc to jeszcze też jest kwestia do uzupełnienia. Tutaj jeszcze będzie raz tyle, co tutaj było. Czyli te 3000 z czymś jeszcze raz wpadnie. No ale nie ma źle. Może się uda jakoś zamknąć ten rok w miarę. Teraz takie szybkie porównanie zrobimy, jak to jest w porównaniu do poprzednich lat. W tym okresie, czyli tutaj mieliśmy 130. Ogólnie nie wychodziliśmy w miesiącu więcej niż 138 mieliśmy w tamtym roku najwięcej. Prędzej mieliśmy 140, czyli tak sobie. Jeszcze dalej, 21 mieliśmy 134 najwięcej. No więc jest różnica. O, tu mieliśmy 228, 230. Tutaj chyba dużo suszyłem owoców wtedy, więc trzy suszarki po 250 W chodziły. Na razie mało co coś suszyłem, więc jest co nadgonić. Ale powiedzmy, że max to było 236. Chyba już nie było więcej. Nie było więcej. 236. Czyli jesteśmy bardzo blisko. Pogoda też nie była idealna, ale może się uda pobić rekord. No i jesteśmy w połowie megawata, ponad połowę. Teraz mamy szczyt, może do września będziemy mieli szczyt, a później będzie zaś z górki. Ale bilans na razie jest ok.
jakaś kasa może zostanie zaoszczędzona jeszcze w tym roku, jak się uda dociągnąć centralny do garażu. To jeszcze się więcej uda zaoszczędzić. Jak mi bilans wyjdzie dość pozytywnie, to ta zaoszczędzona gotówka będzie zainwestowana, żeby jeszcze więcej zaoszczędzić. Więc są plany, zobaczymy, co się uda. Zarządzanie wydatkami jest cały czas rozwijane. Na tym polega off-grid. Nie można przeinwestować, bo ja troszeczkę mam przeinwestowane, no ale zobaczymy, co będzie dalej. To myślę, że tyle. Jak będą jakieś pytania, piszcie śmiało. I do zobaczenia za jakiś czas w kolejnym podsumowaniu, jak będzie troszeczkę więcej danych. To miłego dzionka, do zobaczenia, cześć.